roku 2016 nasza szkoła przystąpiła do akcji narodowego czytania. Wtedy czytaliśmy Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. W tym roku czytamy Balladynę Juliusza Słowackiego. W Balladynie przeplatają się wątki baśniowe i fantastyczne z realnym życiem bohaterów. Wątki historyczne i legendarne nawiązują do czasów słowiańskich, gdzie panował król Popiel. Akcja dramatu dzieje się nieopodal Gniezna i nad jeziorem Gopło. Ważną rolę odgrywają także czary i zaklęcia, które sprowadzają na bohaterów kłopoty. Świat przyrody nadaje tym wydarzeniom atmosferę tajemniczości i grozy. Po tym wyczerpującym wstępie przejdźmy do czytania. I tak akt pierwszy, scena druga. Młodeż, ty jesteś leniwy, chłopiku, patrz na jezioro, ach patrz! Na słońca promyku wytryska z wody goplana, jak powieść ajeru, lekko wiatrem połysana, jak łabędź, kiedy rozwinie uśnieżony żagiel steru. Kołysze, wacha, płynie i patrz, patrz, lekka i gibka skoczyła z wody jak rybka na nezabudek warkoczu, wiesza za białe rączki, a stopą po fali przez roczu brylantowe iskry skrzeszła. Ona ma wianek na głowie? Czy to kwiaty, czy sidowie? O nie, to na włosach wróżki uśpione leżą jaskółki. Tak powiązane za nóżki, kiedyś wiosenny poranek upadły na dno rzeczułki. Rzeczułka rzuciła wianek, wianek czarny jak hebany na złote włosy goplany. Radzę ci, uciekajmy morskiego kochany. Czy to jeszcze rano? Pierwsza wiosny godzina. Ach, gdzież mój kochanek? Co mi rozkażesz, królowo? Zadaj piękną jaką pracę. Winąć tęczę kolorową albo budować pałace. Gdzie ty mój grzebień podziałaś, Alino? Co ty tam słuchasz, jak się matce marzy? Wiesz, balladyno, że to i do twarzy. Kiedy śni głęboko, kiedy się uśmiecha. Dobrze ty mówisz, chata taka licha, a mnie się marzy, Bóg wie co. Ale Bogu także, gdy z tej chwale musi się coś marzyć. A gdyby też Bogu chciał się dać matce złotego zięcia. Ach, matko, dosyć, daj panu mówić. Przed tą chatką słyszałem dźwięki luty. Czy to córki wasze grywają na lutni? Przepraszam, nie królewicu. Czy z niewidzialnej chmurki sympatycznymi kwiaty pokrusza? Obie dziewice. Bo moja królowa nie powiedziała, do której nakłonić serce kilkora. Muzyka echowa zacznie się nami powietrznymi dzwonić, a wieniec kwiatów taką woń rozleje, że serce do tego człowieka omdleje, że jednym sercem dwa serca pokocha. Może królewiec chce odpocząć trochę? Odpocząć, kiedy dźwięki takie cudne słyszę. Dziewice, wasze są to pieśni? Zakończone czary. Słuchajcie, matko, na świat wyjechałam szukać ubogiej i cnotliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem cudowne bóstwa. O, gdybym dwa trony, ach, powiem raczej, gdybym miał dwa serca. Lecz zdaje mi się, że dwa serca noszę. A to, co mi przyrzekasz? Kochać i być wierną. Ach, nie wiem, który oddać lewą rękę, jako szwagierce, a który jest pierścionkiem. Cóż, siostrzyczko? Co? Czy masz pełny dzbanek? Nie. Ladyno, cóż ty robiłaś? Nic. To źle, różyczko. Ja mam dzban pełny, nie jedną maliną. Wyślij malinę swojego dzbanka. Miła, siostrzyczko moja, powiedz, gdzie żeś była? Wyszliśmy razem. Miałaś dosyć czasu, wszak ja ci siostro nie ukradłam lasu. Dlaczegoż teraz taką białą twarzą z przeciętymi ustami? Wymarzą z twojego dzbanka maliny, jak darze, aby mnie kąsać, robiła wyłówek. Idź i bądź panią. Siostra się zaprzęża jak pół do pługa. Nie widać córy. Wrócą, panie, wrócą. Jedna za drugą, jak dwie gąski białe, jedna za drugą. A łzy mi się rzucają ze starych oczu. Na Chrystusa chwałę, gdy je zobaczę. Któraż pierwszą będzie? Czy Balladyna? Pewnie Balladyna, wszak ona pierwsza w kościele i wszędzie pierwsza. Za organem piosenkę zaczyna, Alina także pierwsza.
więc Alina może powróci. Ha, może Alina, Bóg powiedzieć. Czy wiesz, moja stara, że mnie spokojnie o twoje dziewczęta? To ja właśnie, jakaś niby mara, błogiem wlazła, choć nikt nie pamięta. Dlaczegoż się nęcą ptaszki do młodszej córki? Któż to zgadnie, idzie balladyna, widzisz? Jak jej ładnie z tym czarnym dzbankiem na głowie. Dziewico, oddaj mi ten dzbanek, ja ci zas nawzajem daję pierścionek. Brylanciki świecą. Oby nam życie było słodkim rajem, idź do komnaty starym obyczajem. Niechaj ci barków zaplatają swatki, niechaj świeżymi przytykają kwiatki. A za godzinę drżącą uwiecznioną wezmę z rąk matki i będziesz mi żoną. Kareta czeka, po księdza pojadę. Och, czego wzdychasz i coś niby bratę usteczka ściskasz? Matko moja droga, nie wiem jak wyznać. Cóż, córeczko miła, czy ty już drżące od różnicy proga chciałabyś wyciec jak stareczka? Siła, złego mam donieść. Co? Ach, nie dasz wiary, ale Alina, ach ta siostra młoda i tak kochana, ach jakiej szkoda. Co, córko? Bo też psuła się bez miary, twoja to wina, że dziś. Mów boskona. Jak mam się mówić, może nie przekonam. Ślepiej miłości, matki przywiązania, lecz ktoś by pomyślał, że ta młoda łania ucieknie. Córko, Alina? Uciekła. Ty siostrę zabiła. Nie, nie, masz złoto, jeszcze tyle troje przyniosę. Słuchaj, za co płacisz? Nie wiem. Tarara ciebie piekielnym zarzewiem pali? Pali. I spałaś dziś? Spałam. Z tą radą? Starczy, ja nic nie wyznałam. Nic. O przeklęta, a za coś płaciła? Za twoje leki. Bóg daj rana gniła, aż cienie śmierci na całą twarz padną, a moje zioła piekło nie ukradną. Żadnego bólu. Starczy, biada tobie. Co? Ty mi grozisz, kiedy ja chorobie obmyślam leki? Czary piekieł trudzę, aby tę ranę zmazać z twego czoła. Chcesz? Siostrę twoją umarłą obudzę. Obudzisz? Siostra nie siostry zawoła. Umarła, wstanie i tę ranę zmarzę. Chcesz? Gdybym miała trzy wyblakłe twarze, na każdej twarzy trzy straszniejsze plamy, wolę je nosić aż do Boga sądu, niż... Milcz, zbrodniarko. Echo jak topor karta, kiedy rąbię głowy na pniaku. Bóg to wszystko słyszy, wszystko zamyka w tej okropnej trąbie, co kiedyś będzie na sąd wołać ludzi. Wszelki duch, w lesie śmieją się szatani, wiedźma kopleńska z diabików orszakiem, śmieszy ponure dęby, a z płaczących brzusz się najgrawa. To łowiec umarły, mglistymi psami i mgliste pędzi góry, błyskawicowym wichrem oślepiony. Pójdę i łowy przeżegnam. Nie giną na wieki wieków, lecz to nie rozsądek. Sąsiedztwo diabłów mieni w nieprzyjaciół. Dobre czytanie, ale pewnie zapytacie, czy balladyna poniesie karę za swoje czyny? Tak, odpowie za swoje zbrodnie. Zginie rażona pioruna. Ale zanim się to stanie, dokona jeszcze kilka innych przed nim. A jakich? Zachęcamy do przeczytania całości książki. To tylko 160 stron. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za rok na Narodowe Czytanie.